Pod oddziału, baczność! Na lewo, patrz! Świadomi zadań młodzieży w naszej ojczyźnie Rzeczpospolitej Polskiej ślubujemy. Ślubujemy! Rzetelnie wypełniać obowiązki uczniów, uczyć się pilnie i sumiennie, pracować uczciwie i wytrwale. Ślubujemy! Ślubujemy! Godnie reprezentować nasze szkoły, dbać o ich dobre imię i najwyższy poziom. Ślubujemy! Ślubujemy! Szanować nauczycieli i wychowawców, pomagać im w codziennym trudzie, być odpowiedzialnym, stawiać sobie najwyższe wymagania, kształtować świadomie swoje charaktery, umysły, wolę i uczucia. Ślubujemy! Ślubujemy! Sięgać zawsze po ideały prawdy, dobra, miłości i piękna. Służyć sukcesom i szczęściu naszej ojczyzny. Ślubujemy! Ślubujemy! Po ślubowaniu! Szanowni goście, droga młodzieży, spotykamy się dzisiaj na tej pięknej uroczystości w przededniu 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. To ważna i piękna data w naszej historii, ale także w dniu dzisiejszym, w dniu codziennym, zwłaszcza jeżeli chodzi o kształtowanie postaw patriotycznych i wychowanie młodzieży. Tak się składa, że nasz zakład jest niewiele młodszy od Rzeczpospolitej. W przyszłym roku mija 90. rocznica utworzenia w Katowicach Śląskiego Instytutu Rzemieślniczo-Przemysłowego, pod którą to nazwą zakład funkcjonował do 1948 roku. Tak się składa, że po 38 latach korzystania z gościnności miasta Bielska, bardzo dziękuję panie prezydencie, tutaj po sąsiedzku na ulicy Sępołowskiej 1 kupiliśmy w miesiącu lipcu od Fundacji Ink Dzieciom ten budynek, który za chwilę będziemy mieli okazję uroczyście otworzyć. I w tym budynku znalazły swoje miejsce zarówno Zespół Szkół Bielskich, jak i Centrum Kształcenia Zawodowego kształcące w formach pozaszkolnych ludzi dorosłych. Plany są bardzo bogate. Wierzę, że one się będą stopniowo realizowały. Podobno warunkiem powodzenia jest to, żeby mieć marzenia. Chciałbym, żebyśmy wszyscy mieli takie marzenia dalszego rozwoju działalności zakładu na terenie Bielska-Białej, a młodzieży szkolnej, użytkownikom tego budynku, który dzisiaj oficjalnie i uroczyście przekazujemy, życzę, żeby oni także te swoje marzenia realizowali i mam nadzieję, że będziecie umieli docenić te znakomite warunki i że ten obiekt po kilku latach będzie wyglądał tak jak w dniu uroczystego otwarcia. Dziękuję bardzo. Patrząc na was, droga młodzieży, patrząc na wasze mundury, to nie mogę nie powiedzieć, nie mogę nie przytoczyć słów hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie.
To jest bardzo ważne przesłanie dla nas wszystkich, dla nas osób starszych, jak i również dla was, droga młodzieży. Chcę od siebie powiedzieć, że nauka to jest dar. To jest dar, który powinniście jak najlepiej wykorzystać. To nie jest jakiś trudny obowiązek. Nauka, uczymy się całe życie, ale ta nauka w murach szkoły, wśród znajomych, uczniów, powinna nam dać jak najwięcej dla naszego przyszłego życia. Życzę wam wszystkim, aby ten nowy rok szkolny był dla was rokiem pełnym nauki, abyście mogli uzyskiwać jak najlepsze oceny i aby no, całe życie jest przed wami. Także życzę wam wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. W tej chwili młodzież po defiladzie uzbraja się.